Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was prawdopodobnie w ostatnim materiale z gry, jaką jest Bowser's Fury. Słuchajcie, 4 cut shines, tak niewiele mi zostało, to prawda. No ale musimy się skupić i znaleźć, więc no już teraz mogę powiedzieć, że jeżeli wam się seria podobała, to zostawcie oczywiście lajkacza. Napiszcie w komentarzu, co o niej myślicie. A ja, słuchajcie, szukam. Mówiliście, że tak, tutaj słuchajcie, szukanie koteła. Szukanie koteła, że to jest gdzieś chyba przy moście ten koteł. Kurde, ale ej, o proszę, kto by pomyślał, że mi to wyskoczy w takim momencie, fajnie. Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk, ale chyba nie, bo to był dźwięk systemowy, o nie. To on, czekajcie, dobra, jak on się zbliża. Właśnie, w ogóle te złote wyspy to ponoć można było w dowolnej kolejności je, słuchajcie, szukać, bo one są zaznaczone, ja tego nie ogarniałem. No ale na całe szczęście daliście mi znać co i jak. Ej, potrzebuję tego, bo to jest chyba coś dobrego, no właśnie. Właśnie na to liczyłem, no Bowser, gdzie ty jesteś? Ej, dobra, czekajcie. Gdzie to niby jest? Niby nade mną? Ej, tutaj. O, nie wierzę. Dobra. Ojejku. Dobra, łapiemy, słuchajcie, mamy wszystkie, jeszcze raz to powiem, wszystkie, piąta, lucky shine. Dobra, Bowser, idź mnie stąd, hehe. Dobra, wylądujmy, a czemu by nie? Lądowanie, o, może na gumbie, o, jak idealnie. No dobra, to teraz tak, ej, co to są w ogóle za kropeczki? Czy te kropki wskazują może kocie ślady? Nie wiem, szczerze nie wiem. No tak, ale... Wiecie co, ja to się tu przebiegnę, gdzieś tu w okolicy. Ej, a tu nie ma jakiegoś koteła gdzieś w tym miejscu? Nie wiem, szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem, gdzie ich do końca szukać. Tego ostatniego, ale wolę się dokładnie rozejrzeć. A jakże? Trzeba się dokładnie rozejrzeć, ale widzę, że... Tu raczej nic nie znajdziemy. A jak spadniemy w dół? Może tutaj coś znajdziemy, wiecie, no trzeba domyślić się, gdzie ten kot może być schowany, gdzie on mógł się ukryć. Bo czasami on jest w jakimś takim, potrafi być w łatwym miejscu, tylko człowiek no nie zawsze od razu wszystko zobaczy. Nie no, tu już był, no tak, tu już byliśmy. Jak już bałem się, że muzyka się zmienia, że już słuchajcie, nadciąga po raz kolejny Bowser, ale... Na całe szczęście nie. Dobra, czyli tutaj absolutnie nie. Tutaj też nic nie widzę. Tu jest spokojnie. Tutaj to już odblokowywaliśmy, tego nie chcę. Ono chyba miało być gdzieś na jakimś, przy jakimś moście, ale teraz to się zastanawiam, przy którym? A może gdzieś tam? W ogóle tam to powinniśmy się dostać. Nie, dobra, wiecie co, koteła to ja zaraz tam znajdę. Idziemy w to miejsce. W sumie rozejrzyjmy się jeszcze, czy tutaj na pewno kota nie ma. Ach, te koty, one to się tak chowają, że weź je znajdź. A zaczynam się... A nie, te kropki pokazują mi, gdzie ja ostatnio byłem. Ale cwane, to chyba moje kroki po prostu pokazują. Sprytne i cwane. Ale uj... No fajnie, no i tak właśnie traci się dzwoneczki, tak jest. Słuchajcie, wejdziemy na sam szczyt, bo trzeba. Bo trzeba, jeżeli chcę znaleźć tą tajemniczą, latającą wyspę, no to muszę się postarać. O, proszę, jakieś dodatki, tak, o pięknie, dziękuję Bowser Jr., dziękuję. No, come on, Marian, szybciej. Już tutaj na szczyt wchodziliśmy, no i uprzedzaliście mnie, że będę musiał jeszcze się tutaj przejść, no i rzeczywiście tak się dzieje. O, jak go w locie załatwiłem, cudownie. Dobra, oj, ła. Ojej, dobra, potrzebuję jakiegoś bonusika, bo będzie ciężko. No, człowiek się nachodzi, słuchajcie, w tym Mario się nachodzi. A jeszcze trzech nam brakuje, teraz tak się zastanawiam, bo dwa wiemy, gdzie są, a to jedno, ostatnie. Dobre pytanie, bo nie wiem, czy ono jest odblokowane. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj, tu muszę, a nie, dobra, to tam dalej muszę podziałać. Jak chcę wlecieć na szczyt, to musimy dobrze wcelowywać. Ale jest okej. Teraz będę musiał pewnie wypatrywać tej, wiecie, latającej wyspy.
No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tutaj już... Ej, dobra, tu jest latająca wysepka i... znaczy tylko właśnie, z której ja jestem w stanie z którego szczytu tam wbić? To jest bardzo dobre pytanie, o dzwoneczek, dziękuję. Ej, chwila, czekajcie, dobra, sorry. Ej, zobaczcie, bo tam się da wspiąć jakby. Tam jest taka troszeczkę drabinka. Ej, 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 ale to nie... To z tamtej bardziej? O nie! To z... Nie wierzę, ale spadłem. Dobra, czyli tak, tutaj normalnie ta wyspa ląduje. No nie wierzę, ale zdajcie sobie sprawę, że niestety przez to, że pomyliłem górki, to teraz muszę trochę poczekać, a Bowser czekać nie będzie. I to jest smutne. Dobra, no tu jest jedno, tu jest drugie. Tutaj jest jeszcze jedno. Ojej, ojej, to będzie ciężkie tam do zdobycia. Dobra, gdzie ta wyspa? Gdzie ta wyspa? Ona lata jak szalona. Szalona latająca wysepka, no ale boję się, bo patrzcie, wychodzi. Wychodzi ta jego latająca skorupa. Powoli, ale jednak. Ale powoli do przodu. Dobra, nie no, wyspa już kręci. Ej, tam też... Tam są, a nie, tam jest takie miejsce, a bo to można, wiecie, w powietrzu zbierać, zbierać monety jak się chce. Ni na tych monetach nie zależysz tak bardzo, o proszę, obsiadną, tak, jakieś tutaj mewy. Mewy, gołębie, nie wiem co to było. W każdym razie, come on, bo jeżeli przybędzie, słuchajcie, ta wyspa, a ja coś zepsuję i będę znowu czekał, to się wkurzę. Ciekaw jestem, czy jak już uratujemy, wiecie, znaczy uratujemy, no Bowsera, ja już go uratowałem poniekąd, ale jak zbierzemy wszystko, to czy w końcu tutaj będzie tylko i wyłącznie czysta woda, czy to wszystko nagle tak normalnie zniknie. O, patrzcie, patrzcie, on się zbliża, ale się gotuje już tam. Się gotuje, wysepka moja już podlatuje i bardzo dobrze. No, o, znowu, one w ogóle też mają takie kocie mordki, te ptaszorki. Ja chyba poczekam. A dobra, nie będę nawet musiał czekać, aż on wyjdzie, bo on dosłownie, słuchajcie, w idealnym momencie się zjawił. Dobra, Bowser, ja na ciebie czekam, ale jestem zły. Czekam specjalnie, aż, wiecie, się zjawi. Dobra, o, wyskoczyłeś gdzieś tam w powietrze i Bowser, GG. On tak sobie, o, gazing down at lava. On się pewnie zastanawia, co jest grane. Ej, a złote wyspy dalej się pojawiają, tylko że one są już puste. Okej, dobra, pójdziemy jeszcze tutaj. Oj, to miejsce jest złe. To miejsce jest, od razu powiem, straszne, niedobre i go nie lubię. No ale... Ale zobaczymy. Ej, ja nie mogę sobie tego zabrać, czekać, bo tutaj też chyba były te... O właśnie, tutaj było coś dobrego. Tylko że tutaj trzeba wykminić, no bo ten klucz na pewno, ale to na pewno jest gdzieś tam na końcu. No jeszcze nie, no dobra, pewności nie mam, no ale tak mi się wydaje, że gdzieś tam może być na szczycie. Ale jak go zdobyć, to ja nie wiem, tam jest w ogóle jakiś znak zapytania. O, tu już nie ma tego murku. Ej, a czekajcie, tutaj muszę sobie to wybić. O, proszę, przyda się, oczywiście, że się przyda. No ale zobaczymy, może z tym bonusikiem, takim lataniem. Co? Dzwoneczek dostałem? Za co? Nie wiem, Bowser, za co go dałeś mi, ale... Kurczę, ciężko tak w sumie wyliczyć. Ojejku, ciężko wyliczyć, czy ja dobrze idę, czy nie dobrze. O, proszę, dobra, dostałem się. Ale problem w tym, że... O kurde. Zaraz mi wszystko tutaj wybuchnie na mnie. Dobra, nie wiem. Gdzie ja mam wylądować? Ja nie wiem, jak ja stąd niby mam wrócić, to już jest inna sprawa. Jeżeli nawet tam dojdę... Dobra, o, jest klucz. Ej, nie wierzę, ja po prostu w to nie wierzę. Dobra, hold item. Genialne pytanie, jak ja mam z nim zejść? Przecież to jest trudne, od razu powiem. Ej, no nie, ja muszę zejść tą samą drogą, którą przeszedłem, wy sobie zdajecie z tego sprawę. Ojej. Jak to zadanie, to raczej takie trudne. O kurczę, dobra. Dobra, muszę... Muszę znaleźć sposób. Dobra, to nie jest taki głupi sposób. Dobra, jakoś dajemy radę. Szkoda tylko, że przeciwników nie załatwiłem, bo teraz będę miał pewnie... Kurczę, te bomby gdzieś tu w moim kierunku lecą. Dobra, dałem radę. Nie spadaj. No, tylko mi się nie waż spaść. Po prostu. Dobra, nie w tę stronę. O Boże, jak ja, słuchajcie, zestresowany jestem. To niesamowicie. Ej, dobra, dotarłem tutaj, ale to jeszcze nie koniec.
Znaczy nie, no dobra, to jest już prawie koniec. Dobra, tu już mogę normalnie zlecieć. O, nie wierzę, dotarłem, słuchajcie, z tym kluczem. Nie wierzę w to aż. Fiu! Daliśmy radę. Niesamowite, niesamowite. Mamy wszystko, kolejna ogarnięta. No i słuchajcie, został nam jeden. Ale ja to nie wiem, dawaliście mi tutaj jakieś dobre porady, gdzie to jest, gdzie tego szukać. Ale ja to prawdę mówiąc nie pamiętam teraz. Ale no właśnie, no on nie może być jakoś mega w skomplikowanym miejscu ukryty. Ale zawsze jest tak, że kiedy znajdzie się cztery albo tam, no w każdym razie tyle, że brakuje tego jednego, to człowiek po prostu zapomina co i jak, nie wiem. Ej, dobra, gdzie ja cię znajdę, gdzie ja cię znajdę? Tam nie, no bo tam byliśmy, no tam byliśmy ewidentnie. No to powinno być gdzieś moim skromnym zdaniem bliżej. Mi się wydaje, że to może być gdzieś przy tej magmie, no bo gdzie? A może... nie, no tutaj to w górę wyskakujemy. To raczej też nie za bardzo. Nie no, prawdę mówiąc... a może tutaj? To nie byłoby głupie, gdyby to było gdzieś tu. Jest tutaj, dobra, jest tutaj, okej. Ludzie, mamy to. O nie, o Boże, dobra, nie. Musimy zmienić się nie w tą formę. W kocią formę, dobra, chodź tutaj. Tak jest. Dobra, i teraz się spieszmy. Spieszmy się nosić kota, bo tak szybko przemieniają się w potwory. O nie, on się... o nie, 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 nie wierzę, nie wierzę. Nie, tylko nie teraz, Bowser, tylko nie teraz. Szybko donieś go, donieś go. Szybko. Fiu, zdążyłem. Zdążyłem przed pojawieniem się Bowsera. No i co teraz, moi drodzy, co teraz? Lost kittens in the Westland. Congratulations, you have collected all of the cat shines. Okej, jest wiadomość od tego. Tak, musimy teraz pokonać go z pełnią mocy. Dobra, słuchajcie, akurat Bowser wiedział, kiedy się zjawić. O kurczę, co się teraz będzie działo? Jak będzie wyglądał ten nasz pojedynek? Pełnia mocy. Ja jestem ciekaw tej pełni mocy. Dobra, chodź tutaj. Ostatni pojedynek z Bowserem, słuchajcie. Łatwy nie będzie, na pewno. Ale jestem po prostu ciekaw, jak to się zakończy. Czy naprawdę zbierając wszystkie Cat Shines mamy teraz jakąś niesamowitą siłę, niesamowitą moc? Chcę to zobaczyć. No na razie wszystko wygląda raczej tak, jak wyglądało do tej pory. Niczym się specjalnym nie różni. Ej, on się różni! Ej, Bowser ma jakąś inną fryzurę w ogóle! Ej, co jest grane? Bowser, ja się pytam, co? O kurde! Bowser, ja się pytam, co jest grane, stary? Co się stało z twoim fryzem? Dlaczego ty pofarbowałeś się? Ej, chwila, co się dzieje? Zaczynam się obawiać tej walki. No nie żeby coś, ale chyba mam prawo obawiać się. Ojej, nie! O kurde, co tu się dzieje? I strasznie ciężko go wymijać. Dobra, dawaj. Ej, stracił bardzo niewiele tak naprawdę. Dobra, czekam, aż on tutaj pozrzuca te wszystkie kloce, żeby mieć czym rzucić w jego kierunku. Ale on nie jest za bardzo... O, dobra, zrzuca. Prawdę mówiąc, stary, na to czekałem. Dostał! Dawaj, teraz biegniesz w jego kierunku. I bum! Dobra, tak jest. Okej, ale ma strasznie dużo życia, jak widać, osłabianie go tym razem kompletnie nic mi nie dało. Dobra, o nie, znowu zrzuca. Znowu zrzuca, ty zrzucać to sobie zrzucaj, ale... dostał. Oj, dobra, nie, żebym nie zwolnił tutaj na tym. Tak jest, bijemy, słuchajcie, już po... prawie, niecała, jeszcze niecała połowa życia mu spadła, niestety. Dobra, co się dzieje, co ty robisz? Muszę cię obserwować. O nie, chyba zacznie nawalać tym swoim... O nie, wpadłem w to, najgorzej. Dobra, osłonimy się. Ej, strasznie dobry zasięg ma uderzenia. Dobra, ale i tak jestem bezpieczny w tym miejscu. Ja, Bowser, wiem, że ty jesteś... No! Nie wierzę. Ej, nie wiedziałem, że teraz mnie dopadnie. Ej, dobra, potrzebuję tego i to od razu. O nie! Uciekaj!
Dobra, i mam wrażenie, że coraz szybciej tutaj spada, że to zadanie jest coraz trudniejsze po prostu z każdym jednym razem. Dobra, i bijemy. Dobra, teraz połowa życia jest. Ja muszę znaleźć miejsce, w którym jest, słuchajcie, jakiś kolejny dzwoneczek, tak na wszelki wypadek, żeby mieć go w okolicy. Dobra, tam jest jak coś, tylko ej, nie mogę obrócić kamery, a bardzo bym tego chciał. O kurde! O nie! Nie trafiłem, nie wierzę, nie trafiłem, ale fail. Dobra, dostał. Dobra, dostał, ale muszę jeszcze zrobić to. Dobra, nie, potrzebuję, słuchajcie, i to natychmiast. Natychmiast potrzebuję tego dzwoneczka, bo inaczej przegramy to zaraz. Dobra, mamy. Ale strasznie jakoś mam problem z obracaniem kamery w trakcie tej walki. O nie, on znowu używa lasera. O nie, jeszcze w to wszedłem, no nie wierzę, no nie... Gdzie ja idę w ogóle? Dobra, nie, no dajcie spokój, gdzie ja lecę? Nie no, muszę tutaj przejść, muszę znowu znaleźć jakieś miejsce, gdzie ten dzwoneczek będzie, tak na wszelki wypadek. Ale jakoś w ogóle znalazłem głupie miejsce do walki, mam wrażenie. Mam wrażenie, że zupełnie nie tak sobie to wyobrażałem. I dobra, co on robi? No nie, strzela jakimiś szalonymi kulami. Kule ognia, ale nie dopadną mnie. Ale już straciłem dwa dzwoneczki i powiem szczerze, że nie widzę tutaj w okolicy zbyt wielu. O, dobra. Pospadały. Uj, uciekaj. No nie, znowu nie najlepsze miejsce na takie wyskoki, że tak powiem. Dobra, dostał. Ale czy on stracił dodatkowe życie? Nie wiem, ale teraz go bijemy jeszcze raz. Chyba stracił dodatkową. Dobra, zwiewajmy stąd. Lepiej byłoby nie dostać już ani razu tak naprawdę. Oho. Dobra, zrzuca. Ale to akurat dobre, ja akurat cieszę się, jak on to zrzuca, prawdę mówiąc. Dobra, a jakbym cię tak zdążył uderzyć? Dobra, bałem się, że to się nie uda, ale dałem radę. Okej, dawaj. Jeszcze jedno uderzenie, słuchajcie, jedno uderzenie i mamy go. I Bowser padnie. Tylko potrzebuje coś złapać. Dobra, gdzie on jest? Jest strasznie daleko i nie wiem, co on robi. Dobra, kule. Kule strzela kulami w naszym kierunku. Okej. Dobra, on chyba będzie leciał gdzieś tutaj. Przygotujmy się, bo jak już przyleci tu, to trzeba... No nie, zablokował się jakoś w szaleńczy sposób, no nie wierzę. Ej, serio? Bowser, żałosny jesteś. Jak mogłeś się w takim momencie zablokować, jak ja byłem na ciebie przygotowany? No i znowu zrzuca. Fajnie, no bardzo fajnie. Chcesz mi na głowę wszystko zrzucić? O, zaczyna się. Dobra. Wcale tego nie lubię, bo ucieczka przed tym wcale nie jest taka oczywista. O, jeszcze, ile razy teraz w ogóle się rzucam? Jeszcze raz? Dobra, przestał. Dobra, dostał. Ale to nie był dobry pomysł. A czy dobra, może dobry. Kończymy. Pokonany, słuchajcie, Bowser blondyn. Blondyn, tak właściwie to na biało całkiem, a nawet nie na blond. Załatwiony, ale zmienił się, był potężniejszy znacznie. Czy teraz w końcu nastanie całkowity spokój? Walka na pewno się różniła i to znacznie. Była dłuższa, była trudniejsza. Ale co teraz? Nie no dobra, wszystko wraca do normy. Ej, no nie, no to jest dalej tak jak było. Cóż z tego, że on jest potężniejszy, jak wszystko wraca do tego samego momentu. A myślałem, że teraz się to zakończy, wiecie, że o, już przestał być taki, jaki był i koniec. Dobra, trzeba działać, słuchajcie, trzeba... O! Dawaj. O, dzwoneczki, więcej dzwoneczków. O, dobra, nurkujemy. Dobra, jeszcze raz. Udało się. Mam nadzieję, że go szybko załatwimy, bo jakoś nie chcę mi się z tobą walczyć, Bowser, już któryś raz. Powtarzamy dalej tą samą, no w sumie Marian tak się pewnie czuje, oj super, Marian tak się pewnie czuje, co nie? Ciągle powtarza tą jedną, odwieczną sekwencję walki z Bowserem. W różnych grach trochę to inaczej to wygląda, ale
W każdym razie zawsze do tego samego to wszystko dąży. Nie no, nie mogę dać się uderzyć, żeby tutaj chyba przyspieszyć bardziej. Ej, ale strasznie teraz jakieś to utrudnione jest. No i trafia mnie, super. Nie no, przyznam szczerze, że ta walka może być trudniejsza, jak dalej będzie się tak układać. Dobra, jest dzwoneczek. No i bardzo bym chciał go zdobyć. Dobra, gdzie on jest? Ej, nie, nie, no nie mogę go ani razu na razie trafić. Ej, serio, Bowser, ty mnie denerwujesz po prostu, stary. No i jak ja mam się przed tym uchronić? Dobra, tym razem się udało. Nie no, tak naprawdę tu chyba trzeba próbować, słuchajcie, dobra, pod wodą. Tak, on rozwalił niektóre, dobra, dostanie. Pierwsze uderzenie na Bowsera. Ile ja się z tobą muszę tutaj, stary, bawić. Dobra, dawaj. Kurczę, bo nie widzę trasy. Kompletnie nie widzę, gdzie idę, ale dobrze, nieważne, bo on dostaje. Drugie uderzenie. Dobra, dwa uderzenia, dobrze jest. Gonimy. Dobra, oj, a już liczyłem na to, że uda się szybko uderzyć kolejny raz. Dobra. Zanurzyliśmy się dwa razy. No to kiedyś to się nie zanurzałem na początku. Ojej. Masakra, co tu się dzieje w ogóle? Co to ma być? Dobra, dostaliśmy kolejny dzwoneczek, więc o nie! W złym momencie tego użyłem. Ale tu się nie da, słuchajcie, tego wymijać. Nie no, ja wolę być bezpieczny, prawdę mówiąc. Wolę być bezpieczny, wolę mieć tu jakieś bonusy. O kurde. Masakra, ta walka robi się naprawdę coraz cięższa. Nawet ten etap jest znacznie cięższy. Dobra, dwa razy się zanurzyłem i to się udało. Dobra, powolutku doganiamy. Dobra, oj, no i zepsułem. No i zepsułem trochę. Trochę, nawet więcej niż trochę. Dobra, dawaj, co tam masz, to używaj. Ej, a gdzie jest mój bonus? O, właśnie. Chciałem się pytać, gdzie jest mój bonus, bo gdzieś mi na chwilę zniknął. Nie dostałem go, ale już naprawione. Dobra, no. Bowser, tak blisko jestem, żeby dostał. Jakim cudem miałem się przed tym obronić, się pytam. Nie, bo zauważyłem, że jak... Nie no, patrzcie, przecież tego się nie da... Nie da się po prostu czegoś takiego przeżyć. Nie no, to jest masakra. Dobra, dostanie. To jeszcze nie koniec. Nie wierzę, to jeszcze nie koniec. Wierzycie w to? Bo ja w to nie wierzę, że to jest jeszcze nie koniec. On już dostał 3 razy. Ojej! Co tu się wydarzyło? Ale dobra, nieważne. Nieważne, co się wydarzyło, bo dostał 4 raz. Ostateczny. O Boże, już mam dość, Bowser. Mam dość tych potyczek z tobą. Dobra, czyli to mamy również po staremu. To też się zmienia. Znaczy zmienia, nie zmienia, przepraszam. Nie zmienia się. Ale liczę na ten, że będzie jakiś, wiecie, inny ending chociaż. Jak wyleciał. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka. 3 razy prowadziliśmy taką wielką walkę z Bowserem. Wow! Tego nie było chyba. Tego chyba nie było, jak... A może było? Nie wiem, nie no... Ale patrzcie, jak... Nie, tego chyba nie było. Rozświetliło się wielkie. Wielka kocia mordka z kocimi uszami. I co teraz? Nie no, wraca. Może tak było? Nie wiem. Ojejku, Bowser, że cię głowa nie boli po tych upadkach wszystkich. No ale... Bowser, naprawdę, po tylu razach się nic nie nauczyłeś? Wszystko po staremu. Koteły oczywiście przychodzą. To zawsze bawi. Co nie zmienia faktu, że... Widzimy ponownie napisy końcowe, ale to już chyba ostatni raz, moi drodzy. To już chyba taki naprawdę ostatni raz, kiedy je widzimy. No i co?
Nie no, myślę, że je skipniemy, bo nie będę, nie, raczej się nie zmieni. No chyba, że po napisach coś się stanie. Thank you for playing. O, i teraz jest 100 na 100. Mamy w końcu informację, że zdobyliśmy je wszystkie. Tak, bardzo ładnie, wszystko ładnie, ale co teraz będzie się działo? Czy będzie jakaś różnica? Nie, oprócz tej... Ej, wcześniej miałem 3 gwiazdki, a teraz mam w ogóle 5 gwiazdek. Nie wiem, czemu nagle pominąłem moment 4 gwiazdek, nie wiem, za co były 4 gwiazdki. Ale najważniejsze jest to, że słuchajcie, osiągnęliśmy to po prostu, no piękne 5 gwiazdek, maksimum 100% gry. Tak, 100% gry, udało się. Nie wiem, czy coś się stanie, jak wejdziemy teraz podobnie do gry, czy będzie coś innego, no ale myślę, że po 5 gwiazdkach już raczej nic lepszego osiągnąć nie mogę, ale nie wiem, za co były 4 gwiazdki. Nie wiem, czy Bowser się wciąż może pojawić? No nie, no dalej się chyba może pojawić, zobaczcie, czyli możemy sobie dalej grać tutaj, toczyć walki z Bowserem. Pewnie tak, ale no nic więcej. A nie, czekajcie, bo to tutaj powinienem się udać, żeby to zobaczyć lepiej. Co nie? No tak, on się tutaj może znowu pewnie, no można walczyć, można grać dalej jak się chce, no ale już tak naprawdę nie mamy żadnego więcej celu. Na mapie nic, absolutnie nic nowego się nie pojawiło. Nie ma żadnego, wiecie, ukrytego zakończenia. Myślałem, że coś takiego może będzie, ale no nie widzę, żeby coś takiego miało być. Mamy po prostu 5 gwiazdek zdobytych. Mieliśmy inną walkę z Bowserem, który wyglądał nieco inaczej. A oprócz tego, no nic się nie zmieniło. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że seria z Bowser's Fury wam się podobała. Nie była jakaś długa, ale była bardzo, bardzo fajna, no i na 100% zrobiona. Jeżeli chcecie więcej tego typu serii, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja mogę wam powiedzieć, że z podobnych gier, tym razem może nie z uniwersum Mariana, ani w ogóle nie z Nintendo, na moim kanale pojawi się Spyro 2, a wiem, że serię ze Spyro oglądaliście z wielką chęcią i po prostu cała masa osób czekała, więc wyczekujcie na Spyro 2 teraz na kanale. Subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach, w kolejnych seriach. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem, na razie! Hey.